Witajcie, moi drodzy. Zima to czas podziwiania pięknej, surowej natury i planowania kolejnych nasadzeń w ogrodzie. Jeżeli roztacza wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak obfite opady śniegu, silne mrozy bądź mocne porywy wiatru, należałoby pomóc naszym braciom mniejszym, a konkretnie zwierzętom, w tym przypadku ptakom. W takich warunkach trudno im znaleźć pokarm, dlatego my im pomożemy, budując dla nich karmnik. W tym celu można wykorzystać deski z palet bądź inne znaleźne drewno. Ponadto będzie nam potrzebny młotek, garść gwoździ, piła, no i oczywiście te fragmenty desek. Wcześniej przyciąłem sobie mniej więcej deski znalezione w domu. Podstawę naszego karmnika będzie stanowił prostokąt o wymiarach 45 na 24 cm. Będą go tworzyły dwie deski, które od spodu złączę dwoma listewkami. Wycinam następne dwie deski o długości 25 cm. Na obu rysuję kształt strzałki. Wyznaczam środek deski i odmierzam 5 cm w dół. Na tym poziomie rysuję prostopadłą linię. Z jej końców wyznaczam proste, które będą biegły do wcześniej zaznaczonego środka deski powyżej. W ten sposób wyznaczyliśmy kąt dachu. Analogicznie postępuję z drugą deską. Dach będą tworzyły dwie deski o wymiarach 50 na 22 cm. Zostawiamy mniej więcej 2,5 cm zapas, tak aby powstał okap. Ochroni on jedzenie przed zacinającym deszczem. Kolejny krok jest bardzo łatwy. Po prostu musimy teraz wszystko połączyć i zbić gwoździami. W ten prosty sposób powstał karmnik. Jeżeli chcemy, aby bardziej wtopił się w otoczenie, dach oklejamy kawałkami kory. W tym celu będzie nam potrzebny klej na gorąco i kawałki kory oraz trochę cierpliwości. A gdy karmnik będzie już gotowy, powieśmy go w miejscu trudno dostępnym dla kotów, aby ptaki mogły swobodnie zjeść swój posiłek. Które będzie trudno dostępne dla kotów. Tak, aby nie zbawiać im zwabiać im ofiar.